Witam, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj będzie ponownie Ammar. To jest OTK 6-5-3, ale tak naprawdę to jest 1-5-3, bo tych 6 pionków nie trzeba robić. To jest tylko wymagane pod Shinoshi, którego się zagrywa tak naprawdę raz na ruski rok w tej talii. Głównie służy do tego, żeby go wyrzucać nocą wschodzącego księżyca. 69 kart, talia bodajże stworzona przez Daltaira. Było kilka wersji, pierwsza miała chyba około 100 kart, to jest odchudzona wersja, ma 69, tak jak widać. No i z wydarzeń mamy tak, od początku, 2 razy tydzień wiedzy, 4 razy noc wschodzącego księżyca, 2 razy dzień fortuny, 13 stworów, 4 rakszasy, 4 gargulce, 4 razy czarodziej mentor, 4 razy Shinoshi, 25 zaklęć, 4 lodowe skorupy, 3 razy skupiony umysł, 2 razy lodowa włócznia, 4 razy kamienna tarcza, 4 razy lodowa broń, 4 razy ostrze szalasy, 4 razy zamrożnięta fala, nie ma roi insektów, o dziwo, w tej talii. Też można by pewnie dorzucić. Łuty szczęścia. 4 razy seryjne zaklinanie, 2 razy poprawiona taktyka, 4 razy zawalony most, 4 obozowiska, 4 razy ulubione zaklęcie, 4 razy krąg 9, 0 budynków, 69 kart. Talia do grania w formacie standardowym. Widzimy się za moment na polu bitwy. Okej, okay, to lecimy. No, tak jak mówiłem, to taka w sumie według mnie jest chyba najsłabszą talią z tych trzech takich w miarę grywalnych, czy znaczy w miarę, one są bardzo dobre, te talie tam mają win ratio powyżej 60% spokojnie, tak mi się wydaje. No ale ten Ammar to OTK wydaje mi się chyba najsłabszą talią z tych trzech, z tej przewijarki i z tego takiego midrange'a czy kontroli. Z dżinami władców chmur. Władcami chmur, no takie sobie kurczę, taka sobie jest to OTK, no ale dobra, niech będzie. OTK zawsze fajnie się ogląda, przynajmniej, no to fajnie też się tym gra. Problem jest w momencie, gdy trafimy. Znaczy największy problem dla tej talii, to zauważyłem, to jest Damiria i matka Namtaru tak naprawdę. Ta sumiejką, która zabija stwory kosztujące 2 i mniej. No bo tak naprawdę Damiria wyrzuca nam karty z ręki, a matka Namtaru nam kurczę zabija wszystkie stworzenia. No bingo, będzie Ammar versus Ammar. To jest kurczę przewijarka, a my gramy naszym OTK. No dobra, to krąg 9 by się przydał na dzień dobry, jest krąg 9, nice. Let's go. Kruku 1972, jakoś tak polsko to brzmi, nie wiem. Może mi się tylko wydaje. Okej, okay, przeznaczenie. Zbliżamy sobie to, też może poprawioną taktykę trzeba było zagrać. Zobaczymy, co będzie lepsze. OTK czy przewijarka? Okej, krąg 9. Coś innego. Poprawiona taktyka jeszcze, okej. Okay. No to koleś rzeczywiście ma co poprawiać w tej talii. Jesus. Okej, okay, krąg 9 sobie poleciał. No to ja zagram sobie swój. W sumie mogę zrobić to samo co on. Odpalić obozowisko. Krąg 9. Poprawiona taktyka. Ciak, ciak, ciak. Kopalnia złocisza. A czy ja mam skupiony umysł? Mam. Dobra, nie będzie tak. Będzie skupiony umysł. To tyle. Neutralny rewers. Ciekawe, czy kurczę koleś sobie kupił neutralny rewers na stałe, czy... Wydawanie 500 pieczęci, trochę taki trochę nieciekawy wydatek jak dla mnie. Dobra, to co, zamarznięta fala chyba. To będzie najlepsza opcja na chwilę obecną. Okej, okay, bingo. Pionka, let's go. Chyba, że ma koleś skupiony umysł. Jakiś damage potem poda, no albo ma skupionego czynnika. Trochę niefajnie, ten schwytany dżin ma zakotwiczenie i go nie można mostem usunąć. Taka trochę upierdliwa ta jednostka jest.
Trochę w tej talii brakuje tych rojów, bo niestety nie ma jak zabijać tutaj tak naprawdę latających stworów. Mogę tarczę sobie wyszukać chyba, pytanie czy... Chyba, że koleś ma kolejnego schwytanego dżina. Nie będzie fajnie. Okej, okay, bierzemy sobie karcioszkę. A, coś tu robić z tym rakszasą chyba nie ma sensu, nie wiem czy widzieć. Chociaż zaklęć mam całą tonę, dobra, pójdziemy w piąchę, a nóż widelec może się noszy i się zagra. Most. Nie wiem co on chciał zrobić, on chciał chyba cofnąć ten schwytany godzinę, no. Coś tak czułem, że będzie chciał zagrać ten most na tę godzinę, żeby mi, nie wiem, usunąć tarczę czy coś takiego, lol. Okej. Okay. A, tarcza. No coś czuję, że będzie problem wygrać z tym, kurczę, Amarem tak naprawdę. Przez to, że zagrał tę tarczę tak naprawdę. Więc mam trzy skorupy. Mogę zagrać tak... Rakszasę. Zagrać na niego skorupę i wywalić to mostem. Albo zagrać... Rakszasę i dwie skorupy na niego. Nie wiem, czy to dobra opcja. Czego zagrać? Tu, tu czy tu? No tutaj to na pewno nie ma sensu. A tutaj, bo słowiek ma 3 punkty taką. Grać kartą w cmentarzu. Powiedzmy, że tak. A, jeszcze jedną grać na niego, tą skorupę. Powiedzmy, że tak. Mogę w sumie jeszcze zagrać tego, Gargusia. Zaraz za nim. Nie wiem, czy to jest dobra opcja. Co on pisał? Nie za bardzo odchodziłem ten deck. No ja go w ogóle nie odchudzałem. Mówiłem, że go można odchudzić, ale sam się za to nie zabierałem. To co wrzuciłem na tubę, to jest oryginalna wersja tej talii, tam z jakimiś niewielkimi zmianami. A odchudzić to sobie można go zawsze, no przecież to można pousuwać te zaklęcia, głównie zaklęcia rzucające liczniki, one są tak naprawdę no, dość słabe w tej talii, można się ich pozbyć spokojnie. Dobra, ja mam 8 surowców, mam seryjne zaklinanie, mam tych ostrzelasy trochę. No i problem w tym, że stracę wszystkie te skorupy. Fajnie, fajnie. Oraz skupiony umysł. Jeszcze typek ma tu tarczę. Nie, no to będzie nie do zrobienia. Znaczy. Chociaż teraz może. Subika zagrał. Ty tego muszę wywalić. No, nie zagrał jest tutaj. Okej. Okay. Myślałem, że zagra go naprzeciwko gargulca. No to spoko. Nie wiem, tylko czy no, dwie tarcze straciłem, czy skorupy straciłem, nie wiem, czy grać na niego skorupę? Co może zrobić? Mostem go wycofać, jeśli ma, chociaż może nie mieć tego mostu, dobra. Gramy sobie tak. Wzmocnimy jego tarczę, pytanie tylko, czy on za chwilę nie zagra kolejnej. Dobra, no to dostałem mam dwie skorupy. Co ja mogę zrobić? Kolejny gargulec. Dobra, zagramy go tu chyba. Kolejny garguś. Dobiorę sobie kartę, drugi most, spoko. Co tu wyszukać? Tarczę? Zaklęć dających, kurczę, atak mam dość sporo, chyba tarczę sobie wyszukać. Dobra, widzimy. No byleby nie miał jakieś, kurczę, blade kamiennych tarcz i nie zagrał znowu jej, to jest to w stanie jeszcze, jestem tu jeszcze wykręcić. Siódma butla. A, dżiny. No to dżiny mi paszą. Niech ich zagrywa całą tonę. Jak chce. Najważniejsze, żeby to można było usunąć mostem tej jednostki. Ulubione zaklęcie. Ciekawe, co to będzie. Jakaś tarcza. Może meteor. Bo raczej nie zamarznięta fala. Okej, okay, no mam 9 surowców. Pytanie, czy jestem w stanie zrobić to w tej turze. 3 potrzebuję na most co najmniej.
No trochę mało mam tego, coś mi się tak wydaje. 2T. Czy ja jeszcze mogę zwlekać do następnej tury? Jak mi zagra kamienną tarczę, to będzie pozamiatane, będę miał. Nie wiem, nie będę ryzykował chyba. Odpalimy sobie to. Odpalimy sobie to. Dalej kosztują 2 jeszcze, dobra, to kolejna skorupa. No i lecimy raz. Teraz ostrze szalasy wypadałoby zagrać. 2. No, ile będę miał? 3, 20. Na styk dosłownie, olo. Styk 8 minut, kurczę. Z taką talią, Chryste. Jakiś przerost formy nad treścią to się wydaje w tym momencie trochę. Okej, no udało się zrobić. Co wynika z tego, że to OTK jest lepsze niż ten, niż ten kurczę, niż ta przewijarka. Nie wiem, w sumie. Nie, to nie była przewijarka, chociaż może. Nie, to było w sumie wszystko chyba. On to grał. Bo ja w tej przewijarce nie grałem chyba tych dżinów Władcy Chmury. On miał tam tyle kart, że to była i przewijarka, i kurczę, ten stal deck. Wszystko w jednym to było, Chryste. No dobra, no udało się to zrobić, chociaż tak po prostu na styk, tak jak było widać. Sam raz, zero surowców zostało. Nie wiem, muszę zagrać jeszcze jedną gierkę. W sumie to trwało tylko 8 minut, więc można by zagrać jeszcze jedną grę. Dobra, idziemy jeszcze jedną gierkę. Czy tak mi się wydaje, że ta kontrola na dżinach jest trochę bardziej grywalniejsza. Zresztą tu koleś chyba pomieszał tą talię całkowicie. On tu, nie wiem, co on tam porobi z tą talią. Czy to była, czy w tej przewijarce były dżiny też? Chyba też były, już nie pamiętam. Usunąłem na razie tą przewijarkę, gram tylko tym OTK i tą kontrolą z dżinami. Dobra, Miranda. No tu może być problem ze skokami w czasie. Talie ze skokami w czasie to nie jest najlepsza opcja. Na tego Ammara. Z Kalazarem grałem i też mi się nie udało tam wygrać. Za dwójeczkę. Dobra, zagram sobie strzelca, chociaż. Latający krab. Fuck, let's go. Nic, co ja mam na ręce? To chyba tak. Skupiony umysł może być. Kombi się fajnie z ostrzem. Poprawiona taktyka. Do widzenia, krąg życiu. To. No dobra, nie będzie to siódma butla. Jak mi zginie ten, to i tak będę musiał wylewelować to i tak. No i 8 punktów życia mi zostało ekstra. Zamarznięta fala, no niewiele. Na niewiele się przyda. Kupione zaklęcie, dobra, chyba nie będzie tarcza. Gorzej, jeżeli koleś wyskoczy z jakimś dispelem. Będzie mu zamiatana. Zobaczymy, czy ma dispel, czy nie. Przeznaczenie? Wow, co to jest? Na co mu to przeznaczenie? To jakieś budynki gra, które pomagają przeznaczenia. No, serio? Kosmiczna równowaga to nie ma. Ostrze i seryjne zaklinanie. Same zajebiste zaklęcia, Chryste. No i starcza. A, ulubione zaklęcie. Co to wyszukać? Kolejną tarczę? Niech będzie kolejna tarcza. Bombka pniącha. Let's go. Ja mam Zephyria wypadła i chyba łańcuch pierogów. Żegnaj mentorze.
pytanie, gdzie są moje jakieś stwory, jakiś gargulec by się przydał. Tarcza. Kolejne obozowisko sobie zostawię na później chyba. To biorę sobie kartę, coś tam mu się usunie. Są w Zephyrie. Let's go. No to jest chyba trzecia tarcza. Tak. Trzecie obozowisko. No całkiem fajnie. Problem w tym, że nie mam ani tarczy, ani żadnych stworów. 4 damage'ów w łapie. To może być tak naprawdę koniec gry. Prawie. Jak mi zagra jakiś ołtarz wolnych magów, to nie będzie fajnie. Chociaż nie, no mogę tarczę, zaraz mogę wyszukać. Dobra, nie będzie ta tarcza ostatnia. Chryste, jeszcze coś chyba tutaj szczeliło. Okej, okay, bierzemy sobie kartę. No dalej nie ma żadnego stworzenia, serio. Tak, i kosmiczna równowaga. No takie już żyje, to jest po zawodach, można powiedzieć. Że dobrą kartę, lol. Okej. Okay. No tak czy siak, fajnie nie jest. 8 do 10. Co mi zostało? Więc jaka beznadzieja. Wszystkie kurcze najsilniejsze zaklęcia jak poleciały. Strzelasy, jeszcze jakieś tona kurcze chyba obozowisk. Świetnie. Jest tu zarąbiaszczu. No i co, zamarznięta fala chyba. 4 damage'u dostanę albo więcej, jeśli ma jakiś ołtarz wolnych magów, czy cokolwiek tam. Co mu zwiększy atak. Most. Może most użyć, tylko jeden. Co dostanę? O, Rakshasa jest. To fajnie. Będzie go grać tu. A nic nie będzie tutaj. No i tyle. Zobaczymy, co tutaj kolej zrobi. Tak się za chwilę doleweluje do skoku w czasie jeszcze. Jezu, ale po co tu przeznaczenie gra? A, pod... Okay. Tego też cofnie? No, 14 surowców, zabawnie. No jak teraz zagra same chodzące po ziemi, to się nie obrażę. Boże, to na... Jeszcze kurczę ten napęczniały dżin, co tu robić? No, nie mam kamiennej tarczy, zamarznięta fala na nic się nie przyda, to praktycznie koniec gry. Nic, bierzemy sobie coś. Wow, grubo. Skupiony umysł mogę zagrać. Zobaczymy, co mi wypadnie. Albo zagrać to. Nie wiem, co lepsze. Chyba skupiony umysł. Kolejny most. No i spoko. To się wywali, to się wywali. Problem w tym, że dwa mosty zużyję. Dobra, żegnam. Żegnam. Za dwójkę pacniemy. A, dobiera sobie. No jest gargulas, świetny. Co z tego, jak mi połowę kurczę grywalnych kart wypali? Czy to jest moje gry? Tak, bardzo możliwe. No to jest raczej GG. Zamarznięta fala. No to jest koniec gry, nic tu nie zrobię. Nie mam tarczy, zamarznięta fala na nic się nie przyda. Nie mam roi insektów w ogóle w tej talii, więc jest raczej pozamiatane. Dwa gargulce, które nic tu nie zmienią. Co tu robić? Coś wyrzucić? Tylko co? Lodową broń? Można by wywalić tą lodową broń jedną. Strzeszolas. Nie, no nic to nie zmieniło. No pozamiatane krótko mówiąc. Dobra, to tak, gargulec tutaj. Ty możesz iść sobie tutaj na zabawę. Biorę sobie kartę. Most kolejny. No fajnie, tylko że mam trzeci most zużyty. Jeszcze jeden stwór. Nie, to trzy mi zostały tylko na jeden most. Dobra, to jest po zawodach. No mogę usunąć coś, a to i tak nie, nic nie zmienia. No przegrałem grę.
Jeszcze jak koleś użyje mi skoku w czasie, to już w ogóle będą jajca. No tak jak mówiłem, no to TK wydaje mi się takie trochę... no chyba najsłabsze z tych talii, które są na Marze T3. Najfajniej mi się gra chyba tym kurczę midrange'em na Odzinach Władca Chmur. Chociaż ta przewijarka też jest całkiem spoko, tylko że problem w tym, że tam się trzeba naprawdę sporo nagimnastykować i namordować z tymi kartami. No ale gra się tym naprawdę też fajnie, no. OTK, no, no jako OTK to jest dość spoko, no. Szkoda tylko, że ten... Że tak mało tutaj jest mas removali, które no, no nie wiem, czy może wrzucić tutaj te roje insektów, może by się przydały. Gdy dorzucić ze 4 sztuki tych roi, może by to coś zmieniło. No cholera wie, trzeba by to potestować. Dobra, no ja będę kończył. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Na razie, hej!